Dzień dobry, piłka w grze i mamy, proszę Państwa, dwie osobowości, które kształcą młodych piłkarzy nożnych, a mam nadzieję, że kiedyś z tego zaplecza trafią do pierwszego zespołu Wisły Płock, bo o Wiśle będziemy tutaj dzisiaj rozmawiali dzięki trenerowi Marek Brzozowski, dzień dobry. Witam i Marcin serdecznie. Mikołajczyk, dzień dobry. Witam. Zaczniemy oczywiście od trenera, który jest dyrektorem całej Akademii. To bardzo odpowiedzialna funkcja Akademii Piłki Nożnej, która mieści się w klubie Wisła. Panie trenerze, bierzesz to na siebie i to jest z tego co widzę, bo Cię obserwuję od dłuższego już czasu, od samego początku jak do Płocka przyszedłeś, a przyszedłeś do Płocka 2 lata? No już prawie 2 lata, 1,5 roku jestem tutaj. To dla Ciebie sprawia ta praca ogrom radości, chociaż jest to poważne wyzwanie. Ja nawet nigdy nie mówię, że jadę do pracy, tylko mówię, że jadę na trening, jadę do klubu, ale właśnie moja żona zawsze się śmieje, że ja nigdy nie mówię, że jadę do pracy. Więc to jest mój przywilej taki, że przez to chyba się też mnie męczę i mogę z siebie więcej tutaj dać. Panie trenerze, 2 lata. Jak zaczynałeś? Na jakim teraz jesteś etapie? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Bo wiem i inni mówią, on ma plan, więc pytamy o ten plan. Na pewno plan był od początku długofalowy, który zakładaliśmy razem z prezesem Marcem i wypisaliśmy sobie tam, można powiedzieć, kilkadziesiąt punktów, które chcielibyśmy zrealizować w kilka lat. Myślę, że jesteśmy w połowie drogi i systematycznie te punkty realizujemy. To, co zostało zrobione do tej pory, na pewno cieszy, bo myślę, że te pierwsze efekty teraz już powoli będą przychodziły. Coraz lepiej też Akademia funkcjonuje, coraz lepiej się ci chłopcy rozwijają. Też daliśmy im dużo możliwości, jeśli chodzi o ten trening specjalistyczny, bo rozbudowaliśmy ten program, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. Teraz weszliśmy w treningi indywidualne, pozycyjne, zajęcia z psychologiem sportu. Włączyliśmy też fizjoterapeutów, którzy pełnią dyżury codziennie w klubie i są do dyspozycji naszych zawodników. Do tego trening lekkoatletyczny dla tych najzdolniejszych zawodników, więc jest tego sporo. Rozbudowujemy teraz pion bramkarski, bo w momencie, kiedy przyszedł do klubu, do pierwszego zespołu trener Sikorski, też był taki pomysł, żeby tutaj stworzyć taką kuźnię bramkarską też i przyszedł wraz z trenerem trener Iwanowski, pochodzący z tego regionu podlaskiego, ale już z dużym doświadczeniem, który też jest trenerem bramkarzy w drugim zespole, ale koordynuje też pracę trenerów bramkarzy w Akademii. I też już jest to usystematyzowany plan, który w zasadzie od wakacji realizujemy, więc tutaj to była taka dziedzina, która myślę, że była troszkę zaniedbana, może troszkę niedopilnowana. I teraz ten plan jest ciekawy. Myślę, że za rok, dwa będziemy mieli coraz lepiej wyszkolonych też młodych bramkarzy, chociaż przez ostatnie lata co jakiś czas i tak się pojawiali ci bramkarze w Płocku, więc czy Marcel Zapytowski, który jest na poziomie pierwszej ligi, jego brat teraz jest w drugim zespole, czy teraz Bartek Gradecki, który 3 razy w tym sezonie zagrał w Ekstraklasie, to i tak jest moim zdaniem bardzo dobre osiągnięcie, natomiast myślę, jak ta praca będzie wyglądała jeszcze lepiej, to tych zawodników na tej pozycji też będziemy mieli więcej. Panie dyrektorze, żebyśmy teraz to wszystko jakoś ubrali w jedną całość i jaki jest sztab szkoleniowy Akademii i ile jest dziewcząt, ile chłopców tej Akademii, tak naprawdę Mamy obecnie zatrudnionych około 40 trenerów. I no to już jest fabryka, to tak, już jest potężna sprawa. Trenuje w Akademii 400 chłopców i mała grupa dziewczynek. To jest grupa naborowa, która powstała w zasadzie rok temu i tak naprawdę też poznajemy to, bo to jest nową, jeśli chodzi o Wisłę, dla nas wszystkich. Doświadczony trener Marcin Lik to prowadzi i naprawdę to wygląda bardzo obiecująco. Marcin, jak Ty trafiłeś tutaj jako asystent dyrektora? No ja spodziewałem się, że za parę lat, owszem, ale nie tak szybko. Jak to się stało? Na początku, jak dyrektor przyszedł i zaczął pełnić rolę drugiego trenera, to bardzo mnie to zaciekawiło, bo zawsze nowy trener w naszym regionie to bardzo mnie ciekawił. Dostałem się na taki staż tygodniowy w zimę, następnie dostałem możliwość na 2-tygodniowy staż i pojechanie na obóz z drugim zespołem. Następnie za pół roku, tak jakby zrobił się wakat na stanowisku asystenta trenera drugiego zespołu.
Jakby aplikowałem na to stanowisko, zrobiło się miejsce, także dostałem swoją szansę i mam nadzieję się spełniać w tej roli w tym sezonie. Ale to nie wszystko, Maciej, a start Proboszczewice zostawiasz? Zostawiasz tą ukochaną drużynę, to ukochane boisko? Zostawiasz ten zespół, o którym tyle ciepłych słów mówiłeś? Nie, nie zostawiam. Start Proboszczewice dalej będzie miał... Przepraszam, dyrektorze, ale to tam jest jeszcze wszystko jego... Wszystko wiemy. A, no to dobrze, więc powiedz. Tak, mogę jeszcze na pewno przez pół roku będę jeszcze pełnił funkcję pierwszego trenera w tej drużynie z Ligi Okręgowej, Starcie Proboszczewice. Tak jak mówiłem, dalej sentyment jest. Jest to klub z mojej miejscowości, w której się urodziłem. Na pewno przez pół roku będę jeszcze pełnił tą rolę, co później zobaczymy, ale nie zostawiam, mogę pełnić dalej tą funkcję. Czy ty bierzesz jakieś doświadczenie z pracy z dyrektorem Markiem, czy bierzesz i z trenerem Markiem, czy przekładasz to na Proboszczewice? Ciekawy jestem, czy... Przekładać... On tak może zdradzić pewne? Może. Może, jeżeli chodzi, proszę bardzo. Doświadczenie i może z niego korzystać. Zresztą to, jak układaliśmy pracę dla Marcina, to konsultowaliśmy to. Też uważam, że w drugim zespole Wisły pracuje jako asystent, tam może się realizować też jako pierwszy trener, więc to jest dla niego też dodatkowe doświadczenie fajne na przyszłość. Więc myślę, że to wszystko, jak połączy dobrze czasowo, to będzie z dużą korzyścią rozwojową dla młodego trenera. Wszystko jest jasne, Marcin, trzymam bardzo mocno kciuki. Dyrektorze, co tu jest i panie trenerze, co tu jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o najpierw nie trenera pierwszego zespołu, bo za chwilę o to zapytam, ale jako dyrektora akademii. Tej wielkiej akademii, bo dla mnie to już jest... Wiadomo, że to jest coraz więcej ludzi, coraz więcej zawodników. Trzeba to dobrze zgrać, żeby to funkcjonowało. Wiadomo, że cały czas robi się dla nas powoli problem infrastruktury, bo wydaje się, że mamy boiska, natomiast czym więcej dzieci, tym większe zapotrzebowanie. I na pewno jako akademia będziemy musieli w tym kierunku podążać, żeby tą infrastrukturę rozbudowywać. Oczywiście buduje się teraz piękny stadion, który też jest dużym krokiem do przodu dla całego klubu, bo mówimy o stadionie, ale też będzie tam zaplecze, które będzie też dla akademii, czyli lepsze warunki dla naszych młodych zawodników, lepsze warunki dla trenerów, żeby mogli z tymi zawodnikami więcej się spotykać, żeby ten kontakt był jeszcze lepszy, żebyśmy docierali do nich jeszcze lepiej. Natomiast jak wszędzie w całej Polsce brakuje boisk i na pewno tutaj w klubie, czy prezes Marzec, czy inne osoby, myślimy o tym bardzo intensywnie i zastanawiamy się, jak sobie z tym kłopotem poradzić, żeby sukcesywnie to rozwijać. Dyrektorze, kibice, ja, inni patrzą na ciebie jako na tą nadzieję, że dasz nam piłkarzy do pierwszego zespołu. Czy z tej akademii jesteś w stanie pokierować te osobami i trenerami, i całym zespołem do tego, żebyśmy tu na Zielonej Murawie Wisły, Płock, tu u siebie w domu, no byli tą twierdzą, która była w tamtym roku nie do zdobycia i ciągle byli dumni ze swoich piłkarzy. Da się to zrobić? Na pewno to jest marzenie nie tylko no moje jako dyrektora, ale tutaj wiem, że i prezesa, i wielu mieszkańców Płocka, żeby przychodzili na mecze i oglądali chłopców stąd, tak? Bo żeby się identyfikować. O to ciebie prosimy. Po to jest ta nasza praca i myślę, że robimy wszystko i staramy się stworzyć dla tych chłopców takie warunki, żeby rozwijali się i żeby dostali tą szansę. Pojawia się coraz więcej tych talentów i mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat ci zawodnicy, którzy przejdą ten cały program, który wdrażamy cały czas i tak naprawdę jeszcze go modyfikujemy, bo to nie jest tak, że sobie założyliśmy coś dwa lata temu i cały czas idziemy tym samym programem, tylko też sprawdzamy, jak to oddziałuje na zawodników. Jeżeli coś jest nie tak, no to wprowadzamy drobne korekty. Tak było też, jeśli chodzi o program szkolenia dla tych dzieci w wieku 5-12. Zrobiliśmy dość dużą modyfikację programu szkolenia. Też musieliśmy go w pewien sposób dostosować do certyfikacji, bo mamy tą złotą gwiazdkę w programie certyfikacji szkółek. Nie chcieliśmy do końca podporządkowywać się pod program, który narzuca PZPN, więc stworzyliśmy własny i realizujemy własny program szkolenia oparty na fundamentach gry, na rozumieniu gry. Własny, czyli Marka Brzozowskiego? Nie, to jest kilka osób, które w to były zaangażowane. A, w ten projekt. Bardzo duże zaangażowanie trenera Macieja Trepki, który tak naprawdę
jeśli chodzi o te najmłodsze roczniki, miał w to większy wkład niż mój. Natomiast jeśli chodzi o te starsze roczniki, to są gdzieś tam moje pomysły, to jest jakby odzwierciedlenie tego doświadczenia, które zbierałem też w innych klubach wcześniej i teraz chcę się tutaj w Płocku tym wszystkim podzielić i zrobić. Mam tak, dużo pytań, kadra. Wisła się rozwijała. Kadra drugiego zespołu pierwszej ligi. Marcin, ty to powiesz, czy trener, jak to będzie wyglądało teraz w tym sezonie i oczywiście w rundzie wiosennej? Czy to się coś zmieni? Czwarta liga idzie wam bardzo dobrze. Powiem tak, momentami idziecie jak burza, wygrywacie te spotkania, wydawałoby się bardzo lekko, bardzo spokojnie, bo przecież podglądamy, bo tam można zobaczyć mecze, które są transmitowane na łączach internetowych. Wiosna i twój zespół w czwartej lidze. Jest sporo zmian, natomiast kierunek był jeden. My nie poszukiwaliśmy zawodników typowo z zewnątrz, tylko wróciło dużo zawodników Wisły, którzy byli wypożyczeni w innych klubach, którzy mają nam pomóc w realizacji celu, którym jest awans do trzeciej ligi. Dwóch zawodników wróciło ze Stomilu Olsztyn, byli wypożyczeni do pierwszej ligi. Teraz wrócili, pomagają nam tutaj w drugim zespole. Jeden zawodnik wrócił z Wigier Suwałki z drugiej ligi. I ściągnęliśmy jednego doświadczonego zawodnika ogranego na poziomie drugiej, trzeciej ligi, który również jest wychowankiem. Czyli awans do trzeciej bezdyskusyjnie w tym sezonie to jest cel nadrzędny? Na pewno to jest cel główny i będziemy robili wszystko, żeby go zrealizować. Natomiast też mamy świadomość, że to jest sport i różne sytuacje mogą po drodze się zrobić. Natomiast sam klub i my tutaj wszyscy staramy się zrobić wszystko, żeby ten cel zrealizować. Marcin, byłeś na szkoleniu, jeżeli chodzi o szkolenie. Że byłem. Dobrze, powiedz o tym szkoleniu, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy temat. Dlaczego szkolenie i filozofia piłki niemieckiej? Za chwilę powie o tym dyrektor, ale teraz Marcin, co tam było na tym szkoleniu, co się działo? To już nie było pierwsze szkolenie organizowane przez nasz klub. To szkolenie miało na celu wzbogacić nasze umysły o inną myśl szkoleniową. Tutaj było trzech trenerów z Niemczech, którzy według mnie bardzo dużo wnieśli do mojego warsztatu, bo to było zupełnie inne spojrzenie na to, co ja wiem już do tej pory, bo przede wszystkim gdzieś patrzyłem na tych polskich trenerów, jeździłem po polskich szkoleniach organizowanych przez związki lub inne jakieś prywatne. Także bardzo, bardzo fajne szkolenie. Dwa dni, także tylko trzeba było korzystać i zachęcam innych trenerów, jeżeli będą organizowane kolejne takie szkolenia przez nasz klub, żeby z nich korzystali, bo to na pewno wzbogaci ich wiedzę. Czyli każdy trener piłki nożnej może się zgłosić, dyrektorze może wziąć udział w tym szkoleniu, nie jesteście zamknięci? Nie, to znaczy to było zorganizowane głównie dla trenerów z Wisły Płock, natomiast uruchomiliśmy 40 miejsc dla trenerów z zewnątrz w formie takiej komercyjnej i tak naprawdę mieliśmy zgłoszonych trenerów z całej Polski, bo byli trenerzy z Pomorza, byli trenerzy z Rzeszowa, byli trenerzy z Warszawy. Bardzo fajnie. Był jeden trener nawet, który przyjechał z Kanady, więc wszyscy sobie bardzo chwalili. Natomiast sam cel był taki, żeby nasi trenerzy też spojrzeli, jak można pracować inaczej, bo ja zawsze mówię, że mądry trener powinien otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. I oni wiedzą coś, czego być może my nie wiemy. Czyli chcesz, żeby trener zawsze był takim człowiekiem, który ma w sobie trochę pokory. Otwarty umysł i wiadomo, każdy ma swoją drogę, ma swój kierunek. Do dyskusji. Natomiast zawsze można wprowadzić coś nowego, zawsze można się od kogoś czegoś nauczyć. I myślę, że ci trenerzy, którzy byli u nas, dali nam bardzo dużo, byli bardzo otwarci, bo co ważne, to byli trenerzy z Bundesligi, z klubów niemieckich, natomiast wszyscy z polskimi korzeniami. Tak, to ciekawe. To też było dla nas ważne, szczególnie najstarszy z nich, trener Gregor Pogorzelczyk, który tam prawie 30 lat już jest w Niemczech, zwiedził kilkanaście klubów, ale co najważniejsze, zawsze w każdym klubie pozostawiał po sobie bramkarza, który dzisiaj broni w Bundeslidze, więc to świadczy o jego pracy, ale też z sercem takim otwartym dla Polski
I to naprawdę te 3 dni spędzone z nimi to dla nas wszystkich bardzo, bardzo dużo. Piłka w grze, dziękuję serdecznie. Marek Brzozowski, trener drugiego zespołu Wisły Płock Piłki Nożnej i oczywiście dyrektor Akademii Wisły Piłki Nożnej, Marcin Mikołajczyk. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za przyjście do studia. I proszę Państwa, ja się tak zastanawiam, jak będzie wyglądał ten sezon, nie tylko naszego drugiego zespołu, zastanawiam się, jak będzie wyglądał ten awans z drugiego zespołu do pierwszego naszej młodych. Ilu tych młodych piłkarzy będzie, czy są tam wschodzące gwiazdy w Akademii u pana dyrektora Marka. Jak sam powiedział, na to trzeba poczekać jeszcze trochę czasu, bo nic tak od razu się nie zadzieje. Cierpliwość i pokora. I tym akcentem kończymy. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.